Był sobie fanatyk wędkarstwa. Pewnego dnia dowiedział się o fantastycznym wprost miejscu. Małym jeziorku w lesie, gdzie ryby o wielkości niesamowitej same wskakują na haczyk. Nie mógł już się doczekać weekendu. Zakombinował w pracy, pozamieniał się na drużyny, nastawił budzik na 4 rano, a po długiej podróży odnalazł małe jeziorko w lesie. Zastawił wędki i czekał. Jedną godzinę, drugą, trzecią. Wreszcie spławik drgnął, wędkarz szarpnął i wyciągnął ogromne, nadziane na haczyk, gówno. Zaklnął szpetnie i zauważył, że ktoś z tyłu za nim stoi. Był to miejscowy. Wędkarz z żalem powiedział: no patrz pan, taki kawał drogi jechałem, tyle wysiłku, kombinowania i co? Gówno. Na to gościu: a, bo wie pan, z tym jeziorkiem związana jest pewna legenda. Otóż niech pan sobie wyobrazi, przed 1 wojną światową żyli tu chłopak i piękna dziewczyna. Kochali się niesamowicie, ale wzięli go do wojska. Po jakimś czasie nadeszła wiadomość, że on zginął na froncie. I proszę sobie wyobrazić, że ona przyszła tu, nad to jeziorko i z wielkiego żalu się utopiła. Niesamowite, odpowiedział wędkarz. Ale to jeszcze nie koniec, proszę pana. Otóż po wojnie okazało się, że chłopak przeżył. Był tylko ranny. Przyjechał tu, dowiedział się o wszystkim. Przyszedł tu, w to miejsce, na którym pan siedzi, i z żalu i wielkiej miłości również się utopił. To szokująca historia, powiedział wędkarz. Ale co z tym gównem? A to nie wiem. Widocznie ktoś nasrał.